Okej, okay, jesteśmy na wizji. Na to wygląda. Więc pozwolę sobie zrobić wczytajkę. Skidy. Dzięki za suba. Wydaje mi się, że to jest... W sensie, wydaje mi się, że to już było, że już był ten sub, ale tak czy siak, dobrze wiedzieć, Twitch. Cześć Sebastian, witam serdecznie na kolejnym streamie z Klonoi 2 Lunatia's Vale. Ostatnim razem byliśmy byliśmy przy Arce. I wyobraźcie sobie, zapisałem w tym miejscu, żeby nie zapomnieć, co robiłem, po czym prawie zapomniałem, co robiliśmy, ale jest okej. Musimy zrobić czerwonego tego. Czerwony kryształ. Cześć, Skidy. Dammit! Okej, dobra. Czyli jego trzeba rzucić troszkę niżej, niż to wygląda. Cześć, samuraju. Mogę trochę otrząkiwać, za co przepraszam, ale obżarłem się tuż przed streamem kurczaczkiem z krewca pikantnym, więc może mi trochę działać to na... Może mi to trochę działać na... gardło. I na skilla też. To wszystko zwalmy na to, że jestem przejedzony. Okej, to, że nie trafiam. Gdzie on... Jak ja mam w niego rzucić w takim razie? Okej, to już było dziwne akurat, bo byłem przekonany, że... trafiłem hitboxem. Dziwny flex. Jak tam wam, drodzy... Cześć, Sylwio. Jak tam wam, drodzy dzionek minął? Jak się macie? Jak się trzymacie? Chłopski, miałeś tak zwany garnuch. Czym jest chłopski garnek? Aż się zapytam z ciekawości. Pff, nie w tę stronę. Cześć Hitsuro, edycja definitywnie NG jest 520 zł na PS Store, sobie kupiłem, usunąłem save i zaczynam po raz trzeci od nowa. Ja się zastanawiam, czy sobie nie kupić, bo za taką cenę mam już na Steamie Phantom Pain. Ale za taką cenę aż żal nie kupić ponownie, z drugiej strony to by oznaczało wspieranie Konami. Nie wiem, czy bardzo chcę. Co ciekawego czytałaś, Sylwio, fanfiki, czy... jakąś książkę? Podziel się z nami tym. Jest w zestawie z Ground Zeroes. No właśnie, skoro to jest Definitive Experience, to się domyśliłem. No, to jest checkpoint w ogóle. Imbów Red tego wszystkiego nie muszę robić. Nie, no muszę to zrobić, bo... Ow. Ops. Muszę to zrobić, bo tam jest włącznik do Arki. Gdynia. Okej, czyli ten słup ognisty pozostaje i mnie jeszcze krzywdzi. No dobra. No dobra, mnie krzywdzi, no trudno. No. Łap tego dziada! Okej. O, więc się go dało w ten sposób ogarnąć. Good to know. Bardzo sycące. Co my tu mamy? Potrawka z gotowanych ziemniaków, jakieś warzywko do tego i mięsko, kiełbaska, wszystko to zrzucone w garnuszku. No brzmi całkiem porządnie. Jedną rzecz chcę sprawdzić, by the way. W sumie. Czy jak rzucę w niego w ten sposób... Nie. Przelatuję przez typa. Kejden. Okay,
Bifor hurdur kiełbasa to nie mięso. Jeśli tyle z tego mięsa, że to nie jest mięso. Cześć Damian. Może siebie zaraz rzucę w tego przeciwnika. Ja dzisiaj popełniłem błąd. Nie pierwszy w swoim życiu, nie ostatni, jeżeli chodzi o zamówienie jedzenia z KFC. Błąd mój polegał na tym. No, ten hitbox jest zrypany. Autentycznie to jest jakiś bug. Nie może być tak, że ja go nie trafiam. Before jego nie muszę trafić, tylko muszę trafić tego, co jest tam u góry. Tylko, że to wystarczy. Ale jego tu nie ma? A nie, czekaj. Nie no, jest tu. On jest na niebiesko. No i co teraz? Chipsy ze smakiem musztardy, jejko. Nie! Niechcący. Mianowicie, na czym polegał mój błąd? Otóż, kupowałem sobie dzisiaj w Kywcu. O! Teraz go trafiłem. Jesus fucking Christ. Shinji, ja czerwoną skałę mogę wysadzić tylko czerwonym tym. Jego trzeba ładować takimi uderzeniami i trzy połączenia dają mi czerwonego stworka i on mi daje właśnie dostęp do... daje mi możliwość zniszczenia tej skały. Więc ja ogólnie myślę, że w obrębie jednej firmy stosunek ceny do ilości jedzenia jest mniej więcej taki sam w obrębie każdego produktu, nie? Co mam przez to na myśli? What the f... Trzeba jeszcze obniżyć? Nie? A okej, okay, wiem, to po prostu trzeba wykorzystać tego przeciwnika, żeby wskoczyć tam na górę. I nie tylko wskoczyć, tylko też przypadałoby się, żeby eksplozja sięgnęła guziczka, okej. Okay. To też warto pamiętać. Teraz powinno. Yep. Więc... ponieważ kupiłem sobie ostatnio kubełek jednoosobowy bajców, czyli tych takich małych kawałeczków kurczaka. Plus 10 Hot Wingsów. I się zazwyczaj tym najadałem tak spokojnie, że nie czułem się przejedzony i tak dalej. To stwierdziłem, że za tę cenę, skoro mam możliwość kupienia... Gdzie ja mam teraz iść? Skoro mam możliwość kupienia... Żeby mi się przydał przeciwnik do złapania. Chyba, że mogę złapać kulkę. Nie mogę złapać kulki. Jak zamówię za tyle... Trzy kubełki jednoosobowe. Będziemy się sobie, kubełek jednoosobowy, no to co to takiego, jednoosobowy, taki mały. Za... Jezu. No, no, what the fuck. To jest skill drive. To myślę sobie. Że... Jak kupię trzy, to akurat będę tak najedzony konkret. Kupiłem sobie... 6 Hot Wingsów i 2 kubełki z bajcami. Po czym okazało się, że te małe kubełki z bajcami są tak wypchane bajcami. W jednym kubełku jednoosobowym było bajców... Było bajców jak dla dwóch osób. Więc... Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo się przejadłem. Ja tu już byłem. Co nie? Czy nie? I'm confused. Nie mogłem tu być, bo to są jaja.
Cześć, Rokowy. No, ja jestem dumnym grubaskiem. Ja się nie kryję z tym, że... że jestem tchitc. Ale to trzeba mieć priorytety. A ja lubię przy nie zjeść. Uważam, że priorytety są na swoim miejscu. Nie widać, Sylwio, bo ja jestem tu, do piersi. Klatki piersiowej. Nie niżej. Jest kluczek. O! Mi by się pewnie chciało. Chociaż może powinienem zacząć, żebym miał więcej energii na dzień. A nie, że jestem taką leniwą kluchą na zawsze na początek dnia. Ja nawet nie wiem, czy idę dobrze, honestly. Prawdopodobnie nie. Nie, tutaj już byłem, więc ja na pewno nie idę dobrze. Help! Chociaż... Okej, nie, ja muszę iść dobrze, bo tego przeciwnika jeszcze ani razu nie widziałem w tej planszy, więc muszę iść dobrze. Nie chciałem go rzucać, aha! Szkoda, że ta seria nie ma remake'u. No, Klonoa jest... niestety serią dosyć mocno zapomnianą. Taką... Ach. Mało kto nie wie, w sumie mam wrażenie. Tym mniej osób w nią grało. Co ja tu mam zrobić? Czego oni ode mnie oczekują tutaj? Well, może tam po prostu będzie można wrócić. Okej, tu mnie definitywnie nie było, więc jesteśmy w dobrym miejscu. Bogu dzięki. Okej, to jest kluczyk, więc teraz... mamy... fast backtracking. Chociaż może to nam pomoże... wrócić szybko tam, gdzie potrzebujemy. Jop, jesteśmy w tym miejscu, gdzie... będzie nam bliżej. Cześć, szefirku. W której, z ciekawości zapytam. Tales of, okej. Ale... ja... na PS1 miałem siatkówkę z Klonoi i uważałem... ja to mówiłem na ostatnim streamie, żeby to była siatkówka z Klonoi na PS1. I że to były migawki z Hypera. Z Klonoi 2. Plus speedruny jednej znajomej osoby. I na speedrunach słyszałem muzykę i stwierdziłem, że to jest bardzo uroczy soundtrack i że ja bardzo chcę go mieć, słuchać. Tutaj trzeba być taki, o. A, cholera, tutaj już się nie wyrobię. Ale to jest takie, trzeba szybko robić rzeczy. Trzeba rzucić i skoczyć. Trzeba rzucić, okej, to jest proste w miarę, tylko trzeba wiedzieć, co się robi po kolei. Niby ta muzyka jest powtarzalna, w sensie, że powtarza się cyklicznie i słyszymy ją dosyć często, a jednak jest taki kojący charakter i taka konstrukcja utworu sprawia, że przyjemnie się go słucha nawet za którymś razem w etapie. Trudno mi to jakoś inaczej wyjaśnić. Ma taki charakter
błogiej podróży. O, tak, tak bym to określił. Fate Extras PSP. Nie, nie miałem okazji zagrać w... tytuł ten. Fate to mi się kojarzy ta seria anime. Nie, może... jeżeli to ten... Więc jeżeli gra ten... jeżeli gra jest z anime, to kojarzę Fate. Extra. Fuu, kojarzę Fate jako serię anime. A nie samą grę. Dostaje remake. Uniwersum to samo, okej. Okay. Cut! Super, po prostu ultra trudne wyzwania platformowe, proszę państwa. Dla mnie przeskoczenie przez ruchome klocki. Bo ja hoveruję jak debil. Matko bosko. Najbardziej znana gra gacha. No ja tylko kojarzę anime. Więc dlatego... no, dlatego mówię, że anime, bo ja kojarzę po prostu Fate z anime najbardziej. Tutaj znowu zbłądziłem. O, w ten sposób to się robi. Okej, okay, i teraz cicho powinniśmy mieć... wszystkie te odblokowane do arki. Wszystkie trzy części. A, widzę już, gdzie jest mechanizm działania windy. Jak się zgniót! Lmao! O nie, jest tu pośledzony! W ogóle pamiętacie, że mówiłem jak... tu się... tak, tu jeszcze trzeba przeciwnika... a, ale można tutaj wskoczyć po tym, więc jest okej. Okay, po tej platformie ruchomej. Także nie trzeba robić jakichś... zboczonych manewrów, żeby tam się dostać. Ten etap, ja już streamuję od 18 minut, więc jeszcze fakt, że kontynuujemy ten etap z poprzedniego streama, coś znaczy. To jest naprawdę długi etap. Działają, działają. Okej, okay, no to lecimy. Czekaj, to... okej, więc ten cały etap był arką. Okej. Wow. To spora arka. Całkiem. Odlatujemy z tego niebieskiego wymiaru i lądujemy. Za chwilę będziemy mieli lądowanie. A to jest w sumie płynący statek, nie latający. Lądujemy w tym, w lodowej krainie, wypuszczając na świat setki demonów. Który to świat później będzie musiała uratować biała wilczyca i zielona pchła. Alright! Także arka jest zrobiona i... a remake na jakiej platformy? PS4? Zakładam? I before PC-ty również. Jak już mówimy o zimowej krainie, are you serious? Ja tylko żartowałem! Okej. Okay. Tak, arka była tu. Góry Miramira. I choinka tam jest. Choinkę tam mają, to już jest legitne. Mają choinkę i mają zimowy kurort tam na górze. Tego. Mapy. Więc wszystko jest na miejscu. Możemy po prostu zostać przez najbliższe półtorej godziny na ekranie wyboru etapu i słuchać muzyki. Jest to dosyć zimno. Czy...
te zniekształcenia muzyki są celowe, bo się boję. Wydaje mi się, że zaraz przed nami jest miasto, ale droga jest zupełnie pokryta w śniegu. Myślałem, że coś takiego się stanie. Tada! To powinno zadziałać. To jest... deska z wypożyczalni z Joyland. Hopka! O, bogini Claire, proszę wybacz nam nasze grzechy. O, przestańcie już. Chodźmy. Etap pod wodą... nie było. No, czemu nie? Okej, więc mamy... segment deskowy. W górach Miramira. O mój Boże, jeszcze jest vocal track tej gry! Wow, okej. Jump, jump, no trochę! Jeszcze zimowy etap. Frostman pozdrawia. Okej, czyli sterowanie na desce jest takie jak było w Joylandzie, tylko że tu jest dużo szybciej. Dużo szybciej niż w Joylandzie. O, jaki ten krokodyl w tle. Właśnie do niego lecimy. Właśnie nie wiem, czy to Popka, czy to jest... czy to Klonoa. Wydaje mi się, że Klonoa. O Jezus Maria, co to za trip. Okej, to jest żyćko. O, ty serious? To fajne życie. GG. Dida. Lore Archona w Klonoi. Znaczy mi się przypomina taka jedna gra, co dostaje HD Remake. Tak. I wnuczka się wydała mojego się trafuje, że skakali hop. Mogli jeszcze skakać hyc i skakać kurwa. Jak ci słynni trzej bracia. O, przegapiłem gwiazdkę. Trudno. Jezu, jaki metal. Ta ścieżka to jest legitny hard rock. Chociaż bardziej ten. Bardziej coś w stylu Green Day'a. Green Day, for fuck's sake. Kao dostaje nową grę. Słyszałem coś o tym. Żyćko! Tym razem je mam. Och. Nieważne. To jest Green Day po kilku głębszych. Sevik kiedy cover na kanał muzyczny? Razem z wokalnym tym wykonaniem. O, wow. Usprawiedliwiam się, że to nowa mechanika i nie musi mi iść tak dobrze na desce, jak w innych normalnych etapach. Ciii! Był tylko raz i był wolniejszy i nieprawda. Nowiuteńka. O Boże. Leć, 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 leć! Uchaty! Uszaty, ten z Killera. To on był właśnie. Co nowa biecz? O, może ten. Wow! Tony Hawk! Może mi op...
Tony Hawk w sumie też dostaje remake'a. Wszyscy ich matka dostają remake'i ostatnimi czasy. Chciałem powiedzieć, że Tony Hawk może mi obciągnąć. Ale to było zbyt ordynarne. As if. Phew. Zdaje się, że to koniec. Gdzie jest dzwon niezdecydowania? Ha? Nie powinno być go gdzieś tutaj? Nie widzę nigdzie dzwonu. Dzwon. Powinniśmy byli się zatrzymać, żeby zapytać w mieście. Ha? Popka? Pop? A co powiecie na to? O, idziemy do tego, do kurortu zimowego. Nie przypominam sobie, żebym to widziała wcześniej. Cóż, znajdziemy pewnie kogoś tam. To chodźmy, sprawdźmy. Brzmi absolutnie wcale nie podejrzanie. Tyle tylko powiem. Chrono mogłoby do... Znaczy właśnie... Czy Chrono mogłoby dostać remake'a? Ja się zastanawiam, czy Chrono nie jest po prostu dobre takie, jakie jest. Chrono nie potrzebuje remake'a, Chrono potrzebuje dostępności na... współczesnych platformach. Skindrek, idziemy zabić w dzwon. Jak zabijemy w dzwon, to możemy iść do Słonecznego Królestwa. Zmierzyć się z pogromcą smoków i jego grubym zawiadowcą. Maze of Memories, o mój... Nie, czekaj. Bo... Zastanawiam się, czy to będzie motyw, który bardzo lubię w tej grze. Co to jest? Czy to labirynt? W sumie to jestem głupi, bo ten motyw cały czas leci. Dlatego mówię, że on jest zniekształcony. Tylko myślałem, że to jest inny motyw. Myślałem, że to jest Path of Godef's Clair, a to jest Moonlight Museum. Na pewno się tu zgubimy. Przepraszam bardzo. Szukamy dzwonu niezdecydowania. Czy możesz nam powiedzieć, gdzie on jest? Dzwon? Przepraszam, my nigdy nie wychodzimy na zewnątrz. W końcu tutaj możemy się pławić we wspomnieniach. Wspomnieniach? Piwniczaki! Znaleźliśmy ich, moi bracia! Tak jak sztuka jest odbiciem duszy, te lustra są odbiciem naszej przeszłości. Czemu wychodzić, skoro można po prostu przeżywać minione dni? That's so fucking deep! To jest... actually... W zależności od osoby, odpowiedź może być tak, to jest super, albo nie, to jest straszna hałwa. Z tym przeżywaniem z dni, które były, minęły. I'm 12 and that's deep. Ale to, ale gadanie. Wspomnienia. Czy Lolo dostanie jakiś backstory? No, tego nie przejdziemy, musimy iść dalej. Tego nie ominiemy. Tak, jestem! Moonlight Museum, to jest taka dobra ścieżka. To jest taki dobry motyw i już nie jest zniekształcony. Dlaczego Klonoa 2 ma taki śliczny soundtrack? I swear to God. Tutaj mamy przeciwników, których już widzieliśmy wcześniej, dosyć rzadko, ale widzieliśmy. O mój Boże, znikające bloczki! Widzę, że będziemy mieli zabawę z grawitacją również. Tak jak patrzę na ten sufit. O Boże, kolce widzę. Widzę kolce!
Okej, więc w ten sposób zmieniamy grawitację, okej. Ci przeciwnicy mogą być groźni, trzeba do nich podchodzić z bliska, z tego co widzę. Mamy pierwszą gwiazdkę. Bracia Kolec! Jaki... Tales of the Abyss miał świetny opening, z tego co pamiętam. Karma się nazywał, był bardzo dobry. Okej, więc tu trzeba włączyć guzik. Dobry soundtrack. Ahaha, Shinji. Setsuna alert, Setsuna alert. Soundtrack Tales of the Abyss. Karma była dobrym openingiem, naprawdę dobrym. Bardzo go lubię. Kiedyś go nawet nieudolnie coverowałem, ale to nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo i nawet nie wiem, gdzie to jest. I nigdy nie powinno. Soundtrack Setsuna miał wybitny potencjał. Wiesz co jeszcze Shinji ma wybitny potencjał? Wiesz co jeszcze ma taki życiowy po prostu potencjał fantastyczny? Czy chciałbyś, żebym ci powiedział, co ma znakomity, niesamowity potencjał? Nie, akurat nie los sfir. Nie o tym chciałem powiedzieć. Okej, a pad od PS4, który nie chce działać, to jest taki trochę słaby potencjał, bym powiedział. Wiecie, co ma jeszcze dużo potencjał? Gadanie do twojego kolegi o 5 nad ranem, że twoja gra, którą przyszedłeś, ma zmarnowany potencjał. Pozdrawiam. Nie jestem pewien, czy polecam. To już zdecydujcie sami. Trzeba się cofnąć w czasie i to nagrać. I swear to God. Ja będę to pamiętał do końca życia. Shinji, idę spać, dobranoc. 3 minuty później. Sevik. Ale to gra miała potencjał. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Boże, ten etap to jest niezły trip, tak wam powiem. No ty patrz, tylko grał w FIFA. Właśnie, to nie było dzwonienie, my byliśmy ten, na... To był... Nie wiem, czy to był Watykon, czy to był po prostu jakaś zwykła... posiaduwa, gdzie ja jestem. Tak, gdyby mi nie było obok, to rozwiązanie byłoby proste i oczywiste. Alt F4. Czego oni tu chcą ode mnie? Wiem, czego oni tu chcą. O, ale to jest sprytne! Zaraz zobaczycie, czego oni tu chcą ode mnie. Oprócz tego, że obrywam głupio. Jeszcze jest... Słucham! Oświeć mnie, proszę. Znaczy, ja muszę zrobić coś takiego! Taki myk! To jest takie sprytne. Z 2004 roku! 2004! Zjebałeś, Hitsuru! Ja też zjebałem właśnie. Karma. Taki fajny utworek z Tales of the Abyss. Fuck! First Shinji. Nie wiem, idzie grać w Berseria, albo idzie grać w Setsuna, jedno z dwojga. Yggdrasil, fuck off! Miał potencjał, żeby być jeszcze gorszym etapem? To się zgodzę. Gdzie ja idę? To jest trip, ten poziom to jest trip. Tutaj będzie to zdublowane kryształki. Będą. Pa, 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 pa.
Tutaj odbicie lustrzane pomagają nam zorientować się w etapie. Więc warto też to odnotować. A? Co to za... O! Okej, to trzeba przynieść przeciwnika i zniszczyć jajo. Ja nie grałem w Abyss, ja po prostu słyszałem otwór. Więc no... Nie grałem, ale utwór kojarzę. Tyle tylko. Grałem trochę w Berserię, ale to trochę tylko. Jajo. No jajo, dziękuję. Jajo, jajo, jajo! Mamy trip znowu. Wiem, co trzeba zrobić. Czekajcie, wiem. Bierzemy tego pana. Idziemy z tym panem przez... Nie idziemy z tym panem przez drzwi, because fuck me. To jak ja mam się jego pozbyć, ha? Chyba, że... Trzeba zrobić myk z tym ziomkiem. Tylko nie teraz! Teraz zobaczymy, czy to zadziała. Trzeba zrobić myk z tym ziomkiem. Przejść przez drzwi. Nie, no to tak nie działa. Totalnie. Jestem przejdę? Nie przejdę? Przejdę chyba. Jop! O, widzicie, to takie buty trzeba zrobić. Okej. I później trzeba zrobić to. Tak jest. Jak już wiem, że można zrobić coś takiego, to możemy wrócić, wziąć tego przeciwnika z kilka razy i wziąć się znajdźki. A, bo muszę to jeszcze trafić, Jezu. O matko, czy mi się chce zdobywać tam te kryształki? Nie chce mi się, tylko kryształki. Velvet Room. Ewentualnie Velvet miękki jak aksami. O, słyszę śmieszki. Śmieszki słyszę. Goniec górwa zimierzgowania. Słonice. Co to słonko? Słonko nigdy nie śpi. Ale poleciał. Ha. A, okej, to zmienia te klocki. Okej. Mamy tutaj ten żółty bloczek, więc będzie się trzeba do niego dostać za pomocą znanego już nam gimiku. GZX7 został pacywką. Pacynką. Został maszyną pacynko. Pacynko machine. God fucking damn it. Co oni chcą, żebym ja to zrobił teraz? Ale ewidentnie mam nacisnąć to. Chociaż nie, czekaj, ja wiem.
Utrudniam sobie za bardzo, utrudniam. Mam nadzieję, że to nie jest na czas. Nie jest. Okej, jednak nie utrudniam sobie, jednak to... What the f... To przeszło przez ścianę. Lmao. A nie, ja już wiem. Okej, już wiem, co trzeba zrobić. Mhm. Jak ja to zrobię, dołu? Normalnie. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Jak ja to zrobię? Normalnie. Nie, honestly nie wiem, jak to zrobię. Czekaj, ja wiem, jak to zrobię. Okej. Proste jak but. Nie tak. Nie tak! For fuck's sake, Sevik. Robimy, słuchajcie, tak. Zostawimy tutaj bombę. I łapiemy tego gnojka. I magia! Magia się dzieje! Proste! Czy nie zrobiłem właśnie upsi trochę? Nie. Jeżeli dobrze myślę, to wszystko będzie zgodnie z Ferrari Master Plan. Fuck, mi nie było. Okej, to może nie będzie aż takie proste, jak myślałem. Albo to jestem po prostu idiotą i pewnie to drugie jest prawdziwe. No, jestem totalnym po prostu bonobo. O matko. Dobra, teraz zrobimy to... Teraz zrobimy to w porządku będzie. Zrobimy tak. Potem zrobimy tak. Złapiemy go. Później niech on się wysadzi. Daisan no Bakudan. Baitu Sadasto. Teraz złapiemy go tu. I teraz jak człowiek pójdziemy z tym zniszczyć tą skałę. To mi zajęło zdecydowanie za długo czasu do wyklinienia. Jesus. Checkpoint. Okej, to jeszcze nie koniec etapu. Jeszcze mamy tych panów. Tego pana jednego w sumie. I będziemy mieli chyba zmienianko grawitacji. Jasny gwint. Okej, czy trzeba się dostać tam na górę, to weźmiemy sobie jego. I on jest język w gierce. Nic nowego, jak nie wiem, ja grałem wokami. W Zeldzie też był chyba jakiś śmieszny język, także idzie się przyzwyczaić. To jest w pewnym sensie nadawanie grze charakteru, bo postacie, świat wymyślony, w którym postacie mówią jeszcze swoim jakimś językiem. Nadaje pewnego takiego... nadaje pewnej wyjątkowości. Shadow of the Colossus jest też język inny. Fuck off. Ja chcę kryształki. Dobra, złapałem tyle, ile mogłem.
Klonoi? Nie, to nie jest... To nie jest japoński. On brzmi czasami podobnie, bo wydaje mi się, że to jest zbitka kilku języków. W tym japońskiego, ale to na pewno nie jest japoński. Ja nie czytałem o tym, że to jest zmyślony język. O, myślałem, że będzie przechodzić dalej. Ja chcę tą gwiazdkę, ja chcę pluszaczka. A Madoka Magica. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ale śmiesznie. Para pa para. No, jeżeli chodzi o języki fikcyjnych światów, to mi na myśl jako pierwszy przychodzi elficki z Władcy Pierścieni, bo to jest taki cholernie reprezentatywny przykład. Plus to jest język, którego kiedyś uczyłem się w pewnym sensie. Uczyłem się pisma elfickiego na pewno. To było całkiem ciekawe. Spadek w pobliżu. W Dark Soulsach już 5 razy by wyskoczył komunikat You are dead. Każdy lekarz na... True, true, true. Jezu. Najgorzej. Ja robię przecież ten... pisma, pozwy ze szkód osobowych, więc mam styczność z dokumentacjami medycznymi ludzi, więc... mam styczność z dokumentami wypisywanymi przez lekarzy. Ja pitole, jak jest historia choroby jeszcze opisywana drukowanymi literami, to jest super, fajnie. Ale jak jest jakiś, nie wiem, jak jest staromodna placówka, jest historia choroby pacjenta pisana po elficku. Ja muszę to rozczytać, bo ja muszę napisać w pozwie, o co chodzi. To jest koszmar. Mam wrażenie, że prawnicy powinni mieć lekcje, powinni mieć zajęcia z kaligrafii na studiach. Fajnych ten. Fajni są, fajne są rzeczy na... No, I mean, dlatego musisz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jak ten, jak robisz rzeczy, bo tylko lekarze lub farmaceuci zrozumieją, co tam jest napisane. Chciałem coś pokazać, tylko nie wiem, czy znajdę, bo ja mam tutaj zapierdzielone jakimiś skinami różnymi telefon. Chciałem pokazać, przeczytać część... oświadczenia od klienta, ale już go chyba nie znajdę. Ojej, bo tego to było tak dawno temu, ja już nie pamiętam w ogóle, kiedy to było. To było na pewno później niż to. Dobra, już pewnie tego nie znajdę, możliwe, że to jest w ogóle... usunąłem. Szkoda, bo oświadczenie było takie jedyne w swoim rodzaju. Tak, ja prawie na pewno to usuwałem. Szkoda. Ale poziom tego oświadczenia, ja wam tyle powiem. Poziom tego oświadczenia, bo tyle pamiętam, był taki, że zamiast słowa oświadczenie napisane normalnie, to było słowo napisane oświadczenie. W ten sposób, więc to już wiecie, jakiego rodzaju to musiało być ten pismo. Jakiego rodzaju musiało to być oświadczenie.
sobie musiała to poprawić, oczywiście. Jezu. Czwarta gęstość motywu nagle się włączyła. O Jezu, aż nawet gra mi zlagowała. To jest totalnie czwarta gęstość. O mój Boże. O, to teraz będziemy mieli trzy możliwe pokoje do pójścia do. O Jezu, jaki syntezator. O, ja wiem, czego oni wymagają ode mnie. O matko, ja chyba wiem, czego oni wymagają ode mnie tutaj. Dobrze trafiłem za pierwszym razem. Oj, jebs w sufit. Nie, to nie był dokument urzędowy, to było oświadczenie sprawcy szkody, Damian. Po prostu... My nawet nie chcieliśmy tego do pozwu załączać, bo był taki wstyd. Koszmar. Zaraz złapiemy tego pana. I teraz złapiemy tego El Bombardiero po prawej tutaj. Czy on był po lewej? On był po prawej El Bombardiero, ale fuck mi, on był tu na górze. Złaś tu! Złaś! Okej, fuck off! Fuck off! Nie mój problem. Ale Damian, tam tych byków było więcej. Właśnie o to chodzi. Że tam tych byków było więcej. Ale ja mogę zawsze przejść tutaj i poszukać, czy zoje coś przeciwnicy nie ma. Fuck me. Nie, no ja muszę znaleźć to oświadczenie. Nie wierzę, że ja go nie mam. O mój Boże, chyba wiem, co muszę zrobić, by the way. Najpierw musimy iść po El Bombardiero. O Boże, boróweczki, ale bym jadł boróweczki. Jest Krzysztof Gawin. Nie wiem takiego klienta. Nie, no nie mam tego pisma, no jak nic. Tego oświadczenia. Szkoda. Wielka szkoda. Jest strona, na której siedzi się... O, okej. Ciekawe info. Czy... To jest Shinji coś, o czym mi wspominałeś przy którejś okazji. W sensie ten... A, bo tutaj są na górze, zobaczcie, to są poznaczane rzeczy, że tam zielone to jest przejście, żółty to jest ten żółty. O kurwa, zapomniałem, że to jest na czas. No, że Nadix... I mean... Wiesz co, Damian, ja... Zobaczcie, robimy tak. Najpierw
muszę pochwalić się swoim geniuszem, więc... Robimy najpierw tak, zgarniamy to i później idziemy po tego niebieskiego i dopiero wtedy mamy odpowiednią ilość ładunków, więc jestem geniuszem. Nie wiem, są klienci, których korespondencja z ubezpieczycielem też wygląda tak, że przykro patrzę, że są bluzgi na błędach ortograficznych na bluzgach. Wiesz, ja wiem, że człowieka się nie ocenia po okładce. Z drugiej strony, jak się patrzy na coś takiego, to ma się wrażenie, że człowiek to jest roszczeniowy pieniacz. I że jego sprawę nie trzeba się kupić, ale i tak prowadzić trzeba, no bo co, no klientów się nie wybiera. To klient wybiera ciebie. No zobacz, kolejne lustro. Prawie już jesteśmy. Chodź, Klonoa. I cóż, jeżeli klient się wybiera, to powinien się cieszyć, a nie marudzić. Nosem kręcić. Ej, czekaj. Widzę coś tam. No, to się nazywa odbicie, Klonoa, wiesz, w lustrze. O, okej, okay, nieważne. O! Co się dzieje? Jestem... Nie jestem. Nie jestem porażką. Nie ma mowy, że staniesz się kapłanką, tak słaba jak jesteś. Poddaj się. To dla twojego własnego dobra. Teleport z behind you. Nie masz sobie tego. Jesteś tylko porażką i wstydem dla nas wszystkich. Nie jestem porażką. Porażka. Muda. Persona? Ona totalnie walczy z szadołami. Senny podróżnik uratuje świat. Kiedy wzburzone będzie morze łez. Moc pierścienia. Pierścień sprowadzi pokój światu. Moment. Ktoś dzwoni? Albo to pomyłka? Nie wiem. Nieistotne. Mojego słuchania białego szumu, by the way. Tak, to jest ten White Ending. Jesteśmy w tym świecie, gdzie byli ten... oni się nazywali The Whites? Bo to jest takie trochę niepoprawne politycznie, hordur. Cześć, Marlonko. Mam się przychodzić na Klonoa 2, bo zawsze chciałem zagrać w jedynkę, jeszcze tego nie zrobiłam. Lucifer był wspaniałym momentem przez to, że był wygrany. Dosyć sprawnie. Ale nie był wymowy. On był po prostu... On przeleciał. To był taki... Jeden z niewielu momentów chwały na tym streamie. Tak, chodzi mi o tych ziomeczków z SMT4. I omyk i Gogmagog dostał tę rundę. What? Wiem, że mam to, co potrzeba. Ja im pokażę. Wow, to był trip. Gogmagog prawie jak Steam ma Steam. Gogmagog z Watchful, który dostał 5 poziomów po Lucyferze. Miss.
Aż Lolo się wzruszyła, że Gugmagok nauczył się Tarondy z Watchful. Nie stałam się kapłanką z własnej woli. Chciałam tylko pokazać im, że mogę się nią stać. Lolo. Wiem, że to twoja moc dała mi ten tytuł, a nie ja. Tak mi przykro. No, come on! Zrób coś, Klona, nie wiem. Włóż ją do ryżu czy coś. Może się naprawi. Możemy teraz zapisać nasze postępy. Fantastycznie! Teraz będziecie mogli oglądać trumpetera robiącego dud w pełnym HD. Będziemy mogli oglądać glutamary w pełnym HD. Jak ktoś nie widział, to dzisiaj Atlus streamował SMT Nocturne, fragmenty rozgrywki. Co my tu mamy? Indecision Pass. Dubla baku. Nie. Tylko nie dubla baku. Zapomniałem o tym. Zupełnie o tym zapomniałem. Okej, okay, Indecision Pass. Widzę dzwon w oddali, więc jesteśmy na dobrej drodze. Muzyka jest jeszcze bardziej distorted. Arahabaki chyba nie robił. Arahabaki to był Arahabaki! Wszyscy są tacy trochę przybici. Ciekawe czemu. Arahabaki z Dragon Eye. Arahabaki w O matko! Przydałaby się taka kompilacja momentów z Nocturna. Ja nie mam czasu z kolei za bardzo, żeby do tych wszystkich momentów wracać. A chętnie bym sobie poprzypominał, bo streamy z Nocturna to było złoto. Właśnie, co do SMT-ków, słuchajcie, chcielibyście zobaczyć dwójkę na streamach? Bo tak sobie myślałem o tym dzisiaj, że wczoraj w nocy, że przecież dwójka jest jeszcze do zrobienia. Więc... A przypomniało mi się to dlatego, że widziałem filmiki Wszyscy tańczą z dziko. Pewnie, wiesz co, Damian, myślę, że jak zrobimy Bloodborne'a i dokończymy Investigations, to będzie dobre okienko czasowe, żeby robić wtedy SMT dwójkę. Postreamuj całą serię Nocturne na Twitchu. Czemu, kurczę, Belle, to... Stare uschłe drzewo jest na drodze. Przepraszam bardzo, że jestem taki uschłe. O, rany. Nieczęsto widuję obcych w tych częściach, w tych drogach. A więc szukacie dzwonu niezdecydowania, tak? Wielkie drzewo deku, to jest właśnie to, czego szukamy. Wyruszyłam na podróż przejść pierwsze 10 Final Fantasy. O mój Boże. O dwójce słyszałem dużo złych rzeczy. Bardzo dużo złych rzeczy. A mi dobrych też, ale chyba więcej złych. Piąty dzwon pojawi się wkrótce na świecie. Potrzebujemy żywiołu, żeby go zatrzymać. Zatrzymać? Wy? XD! Co cię tak bawi?
Czemu chcesz ratować świat? Ha? Czemu podjęliście się tego zadania? Przeglądałem sobie jakąś playlistę z remixami z Megamanów i widziałem tam twój medley i chyba znalazłem, dlaczego pojawił mi się wasz kanał. O! Kolejna dobra rzecz, którą zrobił medley z Battle Networków. Kolejna. Nie wiem o innych. Ale pewnie jakieś są. Mam nadzieję wrócić do bardziej regularnego, kurde, coverkowania. Przynajmniej jeden cover miesięcznie. Fajnie by było wypuszczać. Marzę o tym, żeby kiedyś zrobić jeszcze streama z coverków. Ale kurczę, na to byłby potrzebny pełen cały jeden dzień. Żeby mi nic nie przeszkadzało, żebym mógł się podłączyć i cały dzień ciorgać jakiś cover. Czemu podjęliście się tego zadania? Ratowania świata? A bo to potrzeba jakiegoś powodu do tego? Czy to prawda? O nie. Dziewczyna zdaje się tak nie uważać. Koberu. Chciałbym zrobić, ale te ochoły są... Zastanawiam się, czy te ochoły to nie jest trochę jeszcze zbyt wysoko jak na moje umiejętności. Lolo przechodzi swój jakiś mind break. Taki mind break. Mind break arc. Niedługo będzie, nie wiem, szukać zemsty na wiosce, która zabiła jej klan kapłanek. Ale nie obrażaj, Lolo. Nie miałem zamiaru. Ale jeszcze jesteście dzwonu. Musicie najpierw przejść test. Boże, jajo! To jest nasz test? Rzadko mamy gości, więc oto moja gościnność. Słyszałem ten remix Cocktowera. Myślałem, że więcej tam będzie rzeczy, honestly. Idź grać w Link's Awakening? Nie. Dlaczego w Link's Awakening akurat? Lolo, wróć do wioski, mam ciasteczka. O-o! Lolo! No, weź się w garść! O-o! No! Co ty robisz, główku? Bez ciebie nie może używać pierścienia! Yikes! Jip. Polonte the Hatchling. Faktycznie nie mogę używać pierścienia. W sensie nie mam tego. Siedzidełka. Tak, klonowa to on. Chyba, że nie wiem, jesteś się fanem gender ambiguity, to wtedy może być kim chcecie. Aczkolwiek to jest on. Myślę, że to jest fabularnie kanoniczne. No nie, Lolo ma swoje momenty zwątpienia, a my musimy pokonać jajo. Polonte. Na desce. Na przykład myślałem, Samuraju, że ten remix Clock Toweru, że jeżeli to jest medley, to będzie tam na przykład Clock Tower Zari, a tam chyba nie było, więc... Tam poznawałem Clock Tower z Circle of the Moon i poznawałem Tragic Prince'a z Symfonii. A reszta coś mi chyba musiała umknąć, jeżeli tam było więcej tych ścieżek. Okej, rozbite jajo.
I wykluliśmy coś z tego. I co, będziesz tam po prostu stać? Mówimy o Clock Towerach z Castlevanii. Cóż, ja... Nie nadaje się do ratowania świata. Kogo obchodzą twoje kwalifikacje? Powiedz to swojemu szefowi. Topka na rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowie o pracę. Kogo obchodzą moje kwalifikacje? Yo. Spójrz na niego. Jest wkurwiony. Nie jest nawet z tego świata. Ale daj z siebie wszystko, żeby walczyć za Lunatę. Myślisz, że próbuję, bo chcę uratować świat? Nie. Bo jest głupcem, który... Nie zna się na rzeczach. Ale walczy, bo jedyne co wie, to żeby próbować dalej. A ty, Lolo, jesteś równie głupia. Najmniej co możesz zrobić, to próbować dalej. Ale I mean, jak widać, pomaga. Nazwałeś się głupio. Czy to miało mnie pocieszyć? Czy to miało mnie pocieszyć? Czy widzisz, że jestem szczęśliwa? You mad, bro? Może? Ale... Zasłużyłam na to. O nie! Nie, nie, weźcie mnie stąd, bo zaraz po prostu czymś rzucę. Overreaction! Nie no, po prostu on był tak wściekły na ciebie, słuchaj, on ci nienawidził, nie chce cię znać i w ogóle po prostu nie, nigdy cię nie wybaczy za te 5 minut. Jadą po mnie, bo oni już wiedzą. Oni już wiedzą, że to się dobrze nie skończy. Mi się wydaje, że jak mu pomożesz, to nic nie zaszkodzi. Jasne. Lolo, chodźmy. Nie no, zobacz, ale on cię nienawidzi, no po prostu ja czuję, że możesz, że to trudno, że ciężko, ciężko. Po prostu... Ja nie widzę szans na to, żeby to się dobrze skończyło, wiecie? Masakra. Okej, czyli mamy Lolo z powrotem. Więc możemy teraz robić rzeczy. Musimy dogonić Jajo. To na pewno. Okej, mamy boosta niezłego. Okej. Ja pamiętam, że na speedrunach były stracy, że można było to zrobić w jeden cykl. I prawie to zrobiłem, prawie mi się udało, prawie zrobiłem Polontę drugą fazę w jeden cykl. Ale prawie właśnie, bo nie jestem speedrunnerem. Pamiętacie sztuczkę w Joylandzie? No właśnie. Wow. Sonic 06 Remake. Ej, właśnie, coś ciekawego dzisiaj na konfie Microsoftu? Bo jakby zupełnie zapomniałem, że dzisiaj była konferencja Microsoftu i zastanawiałem się, czy coś ciekawego pokazali. Fable, o Jezu. Wow, super. Pytałem, czy coś ciekawego pokazali. Nie no, nie szkaluję, ale grałem w pierwsze Fable. Grałem w pierwsze Fable i było super, ale... Niech ktoś... O nie, pastorzy, gdzie Fable?
Legendarna pasta, która nie istnieje. Based, haha. Cringe, 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 based, cringe. Mi się podobało pierwsze Fable, ale później to już zupełnie jakby wysiadłem z pociągu. I teraz jakby zupełnie mnie ta seria po prostu nie interesuje. Nie mówię, że jest zła, po prostu mi nie podchodzi. Sztakler 2. Sztakler ze w berbeci. Błahahahahaha. No, dobra robota. Dobra robota, muszę powiedzieć. Wszyscy... Nie, to szczególnie twoja determinacja mi zaimponowała. A w tym świecie to wyniki mają znaczenie. My, Mira, nie jesteśmy niezdecydowanymi ludźmi. Ale wątpliwości są częścią nas wszystkich, tego nie możemy zaprzeczyć. Ale jeżeli możesz zaakceptować te wątpliwości i iść naprzód, wszystko inne ułoży się. Dobra, możemy zrobić dryń. Weźcie żywioł. Bardzo dziękujemy. To teraz wchodzi Leorina i nam podpierdziela. W pierwszym Fable zawsze przerażał mnie ten gościu w masce, jak grałem. Były takie ujęcia na niego, które były po prostu strasznie creepy. Ja wtedy byłem bardzo, bardzo młodziutki i strachliwy. Wracamy do Bagudziego, prawda? Yep. Ile już mamy dzwonów? Był pierwszy dzwon w Sea of Tears, drugi był w Joyland, trzeci był w Volk. I czwarty był tu... Czyli to już wszystkie chyba, co? No to by wyglądało. Czyżbyśmy powoli zbliżali się do endgame'u? Zobaczmy. Wszystkie elementy zostały zgromadzone. Oprócz tego, z którym uciekła Leorina. My się tym zajmiemy, odzyskamy go. Nie spieszcie się tak. Najpierw pokażcie mi żywioły, które macie. Okej, mamy 3. Zobaczmy. Więc to są 4. Ha? Hej! Czekaj chwilę, stary. Nie pachniesz jak Bagudzi? Tak myślałem. No, co ty nie powiesz? Ho, 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 ho. Leorina, a... Bardzo tutaj mi zaimponowała w tym momencie. Zdaje się, że Bagudziego nie było, załatwiał sprawy. Wygodne, co nie? Jego tu nie było? Łap! I w ten sposób nadeszło moje zwycięstwo. Co do... Teraz mam je wszystkie. Teraz zapłacą za to. Spokojem, radością, rozproszeniem i niezdecydowaniem. Ci, którzy mnie opuścili i ten świat. Ci, którzy mnie opuścili i ten świat. Wszyscy zapłacą. Robi się ciekawie. Robi się bardzo ciekawie. O nie. Co teraz robimy? To dziwne, że Bagudzi tak zniknął. Może powinniśmy iść i zobaczyć, starszą kapłankę.
Jasne. Wow. O nie. Co to było? Chaos. Darkness within darkness. Darkness within freaking darkness. Okej, na szczęście dalej jest wesoło, więc na mapie, więc jest okej. Ale tak, wchodzimy powoli chyba w endgame. Noxious Lalakusha. O kurczę. Katastrofa. Okej, czyli coś się stało. Ewidentnie. Niedobrego. Biorąc pod uwagę, że Lalakusha jest zatruta. Zupełnie. Fajna grape soda zamiast wody. I know, right? Ciekawe, czy dobrze smakuje. Nie wiem, Konoha, chcesz sprawdzić? Hech. Tam było to dadełko, tylko już... A nie, może się tam jeszcze dostanę. Grappa Ice. Jezu, niebieska grappa, najlepszy napój. Uwielbiałem niebieską grappę. Dlatego miałem wczoraj niebieską Fantę, której już nie mam, bo wypiłem. Dzisiaj ją skończyłem. Oj, tak, tak, byczku. Plus jeden. O, oh, fucking... Sorry, Mirindę. Mirindę, Mirindę. Szafirak ma rację. Sevik nie wie, co pije, apparently. Nie, żeby to było coś nowego. A co te latające knypki? Niebieska Mirinda i niebieska Fanta bardzo się różnią. Nie znam się. Piłem tylko niebieską Mirindę. Ale mówisz, że niebieska Fanta też jest warta spróbowania. Okej, okay, to trzymam was za słowo i spróbuję. Następnym razem jak będę miał okazję. Bzu. Sequence breaking! Ale mówię, będzie trzeba to obczaić w takim razie. Jestem smakoszem napojów, więc bardzo chętnie się podejmę zadania. Także tak, spooky jest. O, co do... Co, no a tutaj? Fanta szukata. Guanabana kungfat persimona salat. Hehe, co się stało? Myślicie, że chaos? Prawdopodobnie. Powietrze wokół statui jest czyste. Niebieska Mirinda ma smak blueberry plus orange, czyli jagodowo-pomarańczowy. Chociaż blueberry to bardziej borówka, nie? Ale jest pyszny. Naprawdę warto też spróbować Mirindy niebieskiej. Ja mam u siebie w kerfie. W sensie u siebie w kerfie, w Arkadii w kerfie. Może być jagoda. Nie wiem, mi to obojętne. Ważne, że dobrze smakuje. Jeżeli przebiegniemy od statuły do statuły, powinniśmy dostać się do świątyni, przynajmniej taką mam nadzieję. Google mówi borówka, więc musimy się przy każdej zatrzymać. Przeniesienia ziemi zmieniły ścieżkę do świątyni. Mam nadzieję, że możemy się tam jeszcze dostać. Nie martw się, będzie w porządku. Chodźmy. Powietrze bym się nie martwił. Mnie powietrze nie drażni, ale dla was musi być to naprawdę niewygodne. Okej, czyli tutaj mamy wskaźnik powietrza. O Boże. Jeszcze mamy zagadki czasowe w tym wszystkim.
O, shit. Ja wiem mniej więcej, jak to zrobić. Mam... Przynajmniej tak mi się wydaje. O, najpierw to muszę się zregenerować. Przy tym. Przy statui. Okej. Fuck. Lepsze wyczucie trzeba mieć. Jestem zbyt prędki. Prędki. I am the fast. Are you serious? A, bo tutaj można wskoczyć w ogóle. Czy ja jestem retardem? Aż takim. A to wygląda. No to mogę zrobić po prostu tak. I... Czemu mnie myli to tło? Jeszcze zaraz umrę na pieprzonej zagadce platformowej. Nie no, S. Regeneracja. Nie widzimy tego, ok? To jest limit testing po prostu. Ja testuję ograniczenia gry. Więc to jest, wiecie, wszystko zgodnie z planem. Ok? Totalnie. No ja bym was wkręcał, że tak nie jest. No kama, no i nie, nie. Byczki. Wow, to jest ten Big Chungus. O Jezu, bo jest jeszcze potrzeba tego. Seriously? Ja zaraz umrę. Okej. Dawaj, dawaj. Okej, udało się. Ledwo co, ale się udało. Juuu. Jest gwiazdka. W ogóle mało gwiazdek w tym etapie. A po prostu ja mało zauważyłem. Jedno z dwojga. Bo to jest dopiero druga. Im before ten etap to jest kolejny z cyklu tych długaśnych. Wszystko zgodnie z Keikaku. Keikaku znaczy plan. Checkpointcik. Jezu, ile tutaj tego dziadostwa się narobiło. Ale mam żyćko. Ja z tego co wiem o grze, to ja wiem mniej więcej gdzie się ona kończy. I wiem, że to jeszcze kilka etapów do tego. Bo jeszcze nas czeka mój absolutnie ulubiony utwór z tej gry. Więc spokojnie. A co robi Pot of Greed? Pozwoli ci dobrać dwie karty. Znowu mamy toksyczne środowisko. Normalnie czuję się, jakbym grał w LoL'a. Vibe jest ten sam. I am retarded! Nie, zużywasz pota i dobierasz dwie karty natychmiast po użyciu karty. Nie możesz oprzeć całego tego wiki o jedną kartę.
I teraz trzeba zrobić... Sky Striker deck robi brrr. Jak ja mam to zrobić? What? Nie być może totalnym pierdolonym debilem, to jest po pierwsze. Po drugie, nauczyć się grać. Po trzecie, wiem już co robić. Te kurczaszki z KFC mi się nam rozgrzeciły po prostu. Trochę już za bardzo. Wszyscy pytają, what the spot of grid do? Ale nikt nie zapyta, how the spot of grid do? O, tutaj były te, tutaj były te roślinki. O, no właśnie. Jakim cudem on mnie zżera zawsze? Wor. Znajomi grali w pokera i odsłania jej karty, to jedna z osób pojawiła, że ma Exodię. Jestem z Exodia. Ja cię zniszczę. O, kwiatek, kolejny. Kolejny pieprzony wor. Gwiazdka. Easy! To jest żyćko. Nawet nie mam szansy tym rzucić. To jest... To ma za duży zasięg. Cheaterstwo. Jestem naprawdę z dużego dystansu rzucać, żeby to miało sens. Co mnie... Mnie trucizna zabija, okej. Raj, zapomniałem, że to jest rzeczą. Okej, nie w tę stronę, Sevik, nie w tę stronę. W ogóle to jest pierwszy stream z Konoi, który będzie kończony o czasie. W sensie nie przed czasem, tylko 21 będzie koniec. A nie powiedzmy w pół do 9. O, nie ma już żyćka, jaka szkoda. I powinniśmy być blisko świątyni już. Ja tam się mogę dostać, na spokojnie. Told ya. Okay, jesteśmy w kolejnej toksycznej jaskini. Dużo tego. Wow, jakiś zestaw tych kapliczek. Potrzebne latanko, tak mi się wydaje, więc będziemy musieli tego gościa na górze złapać. Tutaj w ogóle się przyda latanko. Okej. A to w sumie jest skrót, można odblokować, czy... Nie wiem, czy mi się o to opyla.
drugiej strony to są tylko te, to są tylko... Ja to w ogóle mogę odblokować ten skrót? Nie. Czyli umieram. Ale że serio nie mogę nim rzucić w dół? Nie mogę. Czyli umieram, Kaiden. Dobrze, Konan powiedział. Dupa! Czekajcie, bo jeżeli... bo to można zrobić, wystarczy nie być upośledzoną amebą. Co ewidentnie mi nie wychodzi? Co ja robię w ogóle? Honestly, what are we doing? By the way, chcę zgarnąć te. Do żyćka mi się przydadzą. Latanko. Kryształki i gwiazdka. No, nie zauważyłem tego gnoja, matko woska, dopiero w ostatniej chwili. Nie można go rzucać na wprost. Trzeba go właśnie sprytnie tak wrzucić. Hop, hit. No i dobra, tutaj jest wyjście. Mam nadzieję, że to już jest świątynia. Tak, to już jest ostatnie kroki do świątyni. Znowu musimy niszczyć te słupy. Okej, Dan. Tym razem robimy to, mając trochę więcej sztuczek w zanadrzu. Ale podując równie mi niemiłosiernie bardzo, więc super. Dobrze jest. Ten basik jest taki sexy. Podoba mi się. A weź, leć w dół, spadaj, zasługujesz. Za tą manianę. Skoczyć trzeba jeszcze, żeby tak upewnić się, że się trafi. No właśnie, no właśnie, da się, da się. Ups. Dzisiaj pokażę wam, jak zapierdolić bossa. Chciałem już tę gwiazdkę mieć, niech mi będzie. A, bo to nie trzeba było zupełnie nic więcej niszczyć, tylko ten jeden ten. A jest ostatni przeciwnik, który może mi jeszcze zagrozić. Dude, jak straciłbym z tej hapeki. In before okaże się, że Leorina to też była Claire. Czy tam starsza kapłanka po prostu. Więc teraz nazywa się Leorina. Starsza kapłanko, nie mówisz, że... Cóż, że Leorina jest... Tak. Obawiam się, że to prawda. Ona była kapłanką, którą niegdyś znałyśmy jako Leo. Kapłanką?
jest kapłanką? Leo też była uczennicą w tej świątyni. Ale pewnego dnia podczas jej treningu... Ile jeszcze muszę kontynuować ten bezużyteczny trening? Nie możesz przyspieszać rzeczy. Nie możesz spodziewać się utrzymać pokoju na świecie z taką pospieszną duszą, prawda? Ha. W porządku. Więc znajdę swoje własne środki, aby osiągnąć moc. Na pewno bogowie wtedy mnie rozpoznają. Leo? Tak, pokażę im wszystkim. Moja moc przekroczy tą bogów. To były ostatnie słowa Leo, zanim odeszła. I nic nie mogliśmy z tym zrobić. W jej pośpiechu, aby zyskać moc, spuściła ze wzroku prawdziwe powołanie kapłanki. Starsza kapłanko, ja... Jaki ma problem, wy też... mam wrażenie, że to jest... Że jest jeszcze część backstory Leoriny, którego nie znamy, żeby zrozumieć pełnego obrazu sprawy. Że jest w tym coś więcej, wiecie? Że to jest więcej niż nam się wydaje. Welp? Nie wiem, może ma hate boner na boginię Claire. Well, to Soka mnie... O! To jest dzwon! To jest piąty dzwon, I guess. Był ciągle na widoku, był ciągle w tak oczywistym miejscu. Tak, bo to może być dlatego. Dlaczego te demony nie chcą inheritować skilli? Leo, nie możesz pospieszać fuzji. Piąty dzwon. On pojawił się. On się pojawił? Idźcie teraz, Lolo i Klonoa. Musicie powstrzymać tą straszliwą moc, którą uwolniła Leorina. Starsza kapłanko. Nie ma czasu, Megamenie. Chodź, Lolo. Zrobimy to razem. No to chodźmy, Klonoa. I popka też jest rzeczą, by the way. A teraz powiedz mi. Oho. Słucham. Czy twoje serce jest czyste i przyprowadzisz pokój do Tokio? Nie. Aha, rozumiem. Ja chyba wiem, to było ten, to była... Jezu, skąd to było? Masakados! Dark Sea of Tears. O kurcze. Rzeczy się robią poważne. A więc to było cały czas tutaj. To była pierwsza dosłownie plansza i tam był piąty dzwon? Marleonko, mogę mieć prośbę, jeżeli ty tak przeglądasz sobie te rzeczy z Nocturna. Jakbyś spisywała, który stream, która minuta, byłbym bardzo wdzięczny. Gdzieś tak na boku.
Oj, byczku. Okej, więc widzę, że mamy... No, jest ciemno, to fakt. Aż mamy potwory, które generują. No to o, akurat... Akurat... jesteś na samym początku, to możesz tam stampować resztę. Nie no, oczywiście to jest tylko tak, wiesz, w ramach przysługi nie musisz tego robić. Jeżeli to jest za dużo roboty faktycznie. Nie, ale fakt faktem robi się spooky. Bardzo. Taki Metroid Prime troszeczkę się robi z tej muzyki. Masakado z przedostatnim. Okej. Gogma, gogma, tarundę. Sam będę próbował w takim razie. 19 koniec i 20, około minuty 20. Okej, dziękuję. Postaram się sam wejść i post-time stampować, bo mówię, może nawet się z tego zrobi jakąś kompilacyjkę fajną. Będzie reklama kanału. Na tym, na Twitchu, na YouTubie. Jak ktoś wejdzie na kanał, to zobaczy śmieszne momenty z SMT Nocturne. Co? Ale to mnie wtrąciło pod ten... pod wodę. Teraz muzyka też przybiera takiego bardzo ciekawego tonu. Jest bardzo niepokojąca. Ale to też pokazuje, jak wszechstronnym jest ta ścieżka dźwiękowa. Że są momenty... radosne i pełne zabawy, jak w Joyland, że są momenty pełne takiego przygodowego napięcia, jak w Volk, są momenty spokoju, jak są momenty czysto przygotowe, jak chociażby Trzymaj się, Samuraju, jak chociażby pierwsza nasza wizyta w Sea of Tears, są momenty spokoju, jak pierwsza Lala Kusza i Moonlight Museum. I są teraz momenty bardzo niepokojące, jak właśnie Noxious Alakusha czy Dark Sea of Tears. Cały czas myję nim podłogę. No cóż, nie powiem, że nieprawda, bo bym skłamał. Czyli tak, Gogma Gogma Tarundy to ostatni stream oczywiście. Masakado jest to przedostatni i Mehama to jest stream 20, minuta 24 i 19 przedostatni. 19 na koniec sam. 19 przedostatni. Co ja miałem na myśli, mówiąc to? Mam kolejnego tego rozświetlika. Pogers, żyćku i gwiazdka. Dwa manewry, które niekoniecznie często mi wychodzą na dzisiejszym streamie. Właśnie, ciekawe jak to jest z etapami, które mają dwie wersje. Czy my, jak wchodzimy do etapu, to możemy sobie wybrać, którą wersję chcemy sobie ograć, czy jak to wygląda? Będę musiał sprawdzić. Co jest? Co mnie... What? Okej, to było co najmniej dziwne. Co mnie skrzywdziło? Rahabaki jest Dragon, a ja Rahabaki Fled. To nie wiem, czy... Jasne, nie ma problemu, mówię. To jest tak... Nie mówię, że masz specjalnie szukać, tylko tak, jeżeli przeglądasz akurat i masz czas, to... Możesz zwracać uwagę, gdzie co leci. Byłbym bardzo wdzięczny. Ja tym czasem spróbuję nie umrzeć po raz drugi od nie wiadomo czego. Tak naprawdę. Nie wiem, gra zrobiła dubla bakun.
i stwierdziła, że Sevik umiera. Nie, serio, nie mam pojęcia, co mi zrobiło krzywdę, czy to po prostu fakt, że jestem po lewej stronie etapu? Nani? O Jezu. Było blisko, zbyt blisko. O, nie zdobędę za gwiazdki. Chyba nawet mi nie zależy aż tak, wiecie, bo chciałbym po prostu przejść jak najszybciej ten etap, bo czasu mało. A etap zdaje się być duży. O, nie zdążę tutaj z tym moim dublerem tych kryształków. Damn it. Piu. Jaskinia jakaś? No tak, w sumie. Trochę tych kompleksów jaskiniowych było w oryginalnym Sea of Tears. Znaczy trochę, no dwa bodaj. O, seriously? Dwie ścieżki mamy, by the way. Wielowątkowe etapy, pogers. Ciemno, ciemno, ciemno. Już nie ciemno. Bardzo mnie cieszy, że ta gra chodzi po tych pierwszych problemach i po tym, jak trudno było ją ustawić, to bardzo się cieszę, że teraz chodzi płynnie, bez zwieszek, z dobrym dźwiękiem, wszystko jest bardzo fajnie. Doceniam, że Klonoa się ogarnęła po pierwszym streamie z problemami technicznymi. Zwłaszcza, że gra się jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jestem pod wrażeniem tego, jak na tym streamie, jak były długie etapy. A jednocześnie nie czułem takiego zmęczenia materiału. Mam wrażenie, że te etapy były tak akuratnie na długość. Akurat na tyle długo przykuwają uwagę swoimi mechanikami, że nie nudzą się. Leć, 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 leć! Oh my fucking god. Okej, to jest ta odskocznia, więc damy radę. Nie było sequence breakingu, ale pewnie na speedrunie da się to zrobić na tyle szybko, żeby skoczyć tam tak jak trzeba. Gwiazdkę pominąłem. Wiem, że jedną pominąłem, więc nawet jak drugą pominąłem, to nic się nie stało. Mówię, mi zależy, żeby jak najszybciej przejść ten etap, bo czasu po prostu, czas nam się kończy. A już jesteśmy przy końcu, także jest ok. Byliśmy przez cały czas przed piątym dzwonem, to jest ciekawa rzecz do zdania sobie sprawy z... że on cały czas był tu, przy naszej pierwszym miejscu, w pierwszej lokacji. Skończ z tym Leorina. Elo. Za późno. Z tą mocą. Marlonka, czy mówisz o balansie, czy o czym innym? Tak, balans, wiedziałem. Nauczę ten świat smutku. Help? No. I co ten dzwon? Halo? Ping everyone? Okej, ping everyone się zrobiło. Dokonało się. Ej, dosłownie ping everyone, bo wszędzie dzwoni.
Co do... Wow. Złoty deszcz. Tylko błagam, nie pingujcie everyone na tym, na Sewalianie. Już raz to robiliśmy przy okazji ostatniego streama. Wystarczy. Co to jest? Zwierzątka. Na arce. Dzikie rzeczy się dzieją. Wow. Bardzo dzikie rzeczy się dzieją. Okej. Wzięło i znikło. Super. Tu się pojawia ten latający wieloryb teraz. I see. Czyli wracamy do Lolo i Klonoi. Jest Leorina na swoim statku pirackim. Smug as fuck. Przestań. No. To przestała, jak nic. Ju. Arka. Ha? Mówią, że Arka kiedyś podróżowała po świecie. Zastanawiałam się. Jeżeli jest piąty dzwon, to nie powinno być też piątego królestwa? Więc ta Arka będzie... łączyć ten świat z piątym królestwem? Nie możecie być poważni. Co się stanie, jeżeli... do tego dopuścimy? Lepiej też idźmy. Za tą Arką. No dobra. The plot thickens. Lorina doprowadziła do tego, co chciała, czyli podpieprzyła nam elementy i odpaliła dzwon chaosu. Co teraz? Co teraz nas czeka? Tego dowiemy się za tydzień we czwartek. Kiedy to będziemy podróżowali... Ty, woda zniknęła znowu. A, bo może tym razem zniknęła tak planowo. Tak, to chyba planowo zniknęła. Okej. Jest spokój. To tak miało być. Okej, czyli ja... Czyli, słuchajcie, ja widziałem tę kamienną teksturę, jak ja nie miałem wody u siebie normalnie. Ja widziałem tę kamienną teksturę bez tego wszystkiego, bez tych... bez tych elementów dodatkowych, bez tych wysepek latających i latającego wieloryba i tego... tej chaty na środku krateru. I woda znikła. IGN bierze się do roboty, poprawia Omega Ruby Alpha Sapphire według swojej recenzji. Too much water? No water. Dobra, Empty Sea of Tears jest następne. Zapiszę, jestem ciekaw, czy to jest etap, czy to są cutscenki, by the way. Bo jeżeli to są cutscenki, to jeszcze będę chciał je pewnie obejrzeć, także... pozwólcie jeszcze na chwilę. Że... zobaczymy tylko, co jest dalej. Okej, to są cutscenki. Wahia!
Może. Woda znikła. Klona, zobacz. Czy to może być Piąte Królestwo? Klonoa? Pospieszmy się. Użyj tego. Jako proponowany stream mam chyba najdłuższy speedrun. Ten, jak to się nazywało? Byton Kaitos? Jakoś tak? Nie pamiętam, Jezu, jak się ta gra nazywała. Okej, czyli to jest jednak etap. Czyli to już sobie damy spokój, to sobie zrobimy na przyszłym streamie we czwartek. Przy dobrych wiatrach będziemy kończyli Klonoa, ale to jeszcze nie jestem pewien. Może góra dwa streamy, myślę, że nam powinno zająć zakończenie gry. Tak czy siak, gra się całkiem przyjemnie. Etapy dosyć długie, ale mające takie... będące wartościowe przy tym, o. Okej, więc to było na tyle gra dla was w wersji. Trzymajcie się, powidzimy się w niedzielę na Bloodborne i w sobotę wcześniej na historii. Cześć!